W dwóch kategoriach wiekowych zobaczyliśmy na boisku rywalizację w pojedynkach 1-1 w turnieju o Puchar Górnika Nowe Miasto. Na boisku przy ulicy Limanowskiego rywalizowało blisko 30 zawodników z różnych klubów, w tym także tak znanych jak Łódzki Klub Sportowy, i to właśnie w starszej kategorii. Zawodnicy tej drużyny zdominowali rywalizację na boisku. Najlepszym okazał się Tytus Medakiewicz, piłkarz ŁKS-u. Wygrał praktycznie wszystko, co mógł wygrać. Podobny sukces odniósł także zawodnik Górnika Wałbrzych, Filip Michalski, który w kategorii 2013 i młodsi również nie miał sobie równych. W tej rywalizacji chodziło jednak przede wszystkim o zabawę i dobry humor. Tutaj piłkarze cały czas z uśmiechem na ustach oczekiwali kolejnych spotkań. Oczywiście przeżywali również porażki, starali się jednak pokazać to, co umieją najlepiej. I tak jak w tych urywkach, które teraz oglądamy, możemy śmiało powiedzieć, że umiejętności tych graczy są naprawdę wysokie. Tutaj jeszcze porady od trenerów, zatroskanych rodziców, którzy również starali się za wszelką cenę wspierać swoich synów. Pierwsze konsultacje po fazie eliminacyjnej pokazały zaś, którzy zawodnicy będą tutaj rywalizować o te najważniejsze miejsca oraz która część z nich będzie grać w dalszej fazie turnieju o puchary. I jeszcze oczywiście mały posiłek. Kręc ciasta nie zaszkodzi, a może nawet dwa. W tym przypadku zawsze tych sił brakowało, a tutaj w akcji właśnie Tytus Medakiewicz, piłkarz ŁKS-u, który w kategorii 2011 i młodsi okazał się zdecydowanie najlepszy. Teraz też pokazał próbkę swoich umiejętności. Tutaj jeszcze nie udało się trafić do bramki, ale każdorazowo jego akcje naprawdę budziły podziw na trybunach. I jeszcze jedna próba minięcia rywala z uderzeniem na bramkę. Tutaj bardzo ładne panowanie nad piłką. Nie udało się strzelić gola, co nie oznacza, że nie udało się tutaj tych sytuacji stwarzać więcej. To kolejne świetne minięcie rywala. I jeszcze jedna porada od taty trenera. Wojtek przeżywał start syna, a tu dwaj młodzi panowie, którzy też konsultowali swoje najbliższe występy. No i jeszcze jedna świetna próba tutaj pokazania, w jaki sposób można uwolnić się spod opieki. Chwila odpoczynku, dwa głębokie wdechy, zerknięcie w obiektyw kamery, no i teraz trzeba pokazać, co się potrafi najlepiej. Jeden zwód, strzał na bramkę i gol, a więc pomogliśmy tu zawodnikowi w zdobyciu punktu. A teraz trenerzy, którzy tutaj wcielili się w rolę sędziów, mówią tym piłkarzom, kto, gdzie i z kim zmierzy się w drugiej fazie turnieju. No to wracamy na boisko. Pierwsza, kolejna akcja, a tutaj pachołek, czemu nie? No i jeszcze jedna próba minięcia zawodnika, doskonale tutaj poradził sobie gracz Górnika Nowe Miasto. Dużo śmiechu, dużo zabawy. Pierwszy turniej, który organizowali gracze Górnika Nowe Miasto, przeszedł do historii.